Weźmy tutaj na ciągły świat. Zobaczcie, że ja sobie jego ręką, jego nogą mogę manipulować, tak? Zobacz, że ja go, jeżeli ja będę widział, że ja tutaj idę, a on mi rękę daje do przodu, tak? Tu, patrz tu. I w tym momencie nie umie tej nogi założyć, albo jak założę, chęć drugą rękę, są na rękę. A on ma rękę tu, tak? Czyli nie poszedł tu, gdzie miał iść. Ale to mi na technikę nie wyjdzie, tak? Ja po to mam tą nogę do samego końca, na jego tutaj ręce, że ja sobie go sam mogę tą nogą ustawić, właśnie. Ja sobie nogą go będę odpychał, tam. Popatrzcie, jak jego ręka się ustawiła. Tu go naciągam, tak? Przekładam nogę i wtedy tą nogą już nogę zdaję sobie, tak? Jeszcze raz. Po to te pająki tu manipulujemy. Ten pająk nie jest bez sensu, tak? Tego tu czym ja to na siłę będę teraz próbował wchodzić. Nie? Jeżeli widzę, że tu nie wchodzi, bo oczywiście, jeżeli on będzie bardziej z tyłu jak przedtem, no to fajnie, tak? To mogę płynnie sobie przejść, tak? Tak jak przedtem było. Ale jeżeli on mi na mnie wejdzie, o właśnie w ten sposób, no troszkę do tyłu, tak? Tu, no to tu już będzie ciężko mi przełożyć, tak? To w tym momencie ja sobie go sam pociągnę tam, tą moją nogą, popatrzcie, rozciągam go i w tej pozycji już tu mogę sobie jego rękę skręcić i przejść, tak? Dalej, hop, hop. Jeżeli on mi się nie rozpłaszczy, mogę złapać go za nogę. I teraz tu sobie go, popatrzcie, rozciągnąć, tak? Teraz dopiero idę do góry i działam. Tu możliwości jest dużo. Tu wy musicie wyczuć na przeciwnika, bo w zależności od jego ustawienia, ja tym pająkiem będę musiał troszkę opracować. Jeżeli pracownik jest z tyłu, patrz, pracownik, przeciwnik jest z tyłu, tu, tak? To tutaj nie ma problemu, tak? Tu jeden ruch nogą, a drugą nogą zjeżdżę, tak? Hop, jestem. Oj, sąd oczywiście kontynuuje, on mi się ładnie kładzie, idę do góry. Poszło wzorcowo. Ale mam przeciwnika troszkę silniejszego, który już wie, co się dzieje. Tak, lecę tu, ale on gdzieś tam jest, zaczyna kombinowa stawać. Biorę go i naciągam sobie tam. Teraz rękę daję tu, tak? Zwróćcie uwagę, że już ta ręka jest zgięta w tym kierunku, w którym ma być. Teraz przekładam nogę przed głowę, sorry. Popatrzcie, tu go trzymam, tu go trzymam. Tu go dalej mogę naciągać. Przyjemnie ci? Umiesz coś zrobić? No nie bardzo, tak? I teraz podkręcam się, łapię. Ale on mi dostał na kolana, nie chce się przewrócić. On dostał na kolana, kształt stabilnie, tak? Chcę go przewrócić, ale nie idzie, tak? Idzie. Mogę go tylko łapać za nogę. Teraz go będę rozciągał. I teraz dopiero siadam, tak? Znowu, w zależności od tego, na ile przeciwnik nam oporuje. Także musimy troszkę takiej naszej fantazji w tym jiu-jitsu włożyć i szukać dalszych rozwiązań, nie? Więc jak widzę, że on na mnie wchodzi z wysoka, albo ręka mi się skręca w drugą stronę, próbuję tę rękę do góry dać, to wtedy tym pająkiem, tym nogą go pcham do tyłu, tak? A tą ręką sobie go zabijam, tak, żeby mi pasowała ta ręka. Wtedy przekładam nogę na głowę, jak mam nogę przełożoną, to dopiero tą drugą nogą schodzę, nie? Okej? Okay?